No jednak przez przypadek, że wsiadłem w zły autobus. Kiedyś może jeździł inaczej, zapomniało mi się, mam prawo. Wstąpiłem na Howdy. Howdy House. Nie będę tu tłumaczył, co to jest. Tylko sobie każdy może przeczytać. W skrócie chodziło o to, że Gorbaczow z Reaganem się tu spotkali i stwierdzili, że zimna wojna przestanie obowiązywać, czy tak tam skończy się. Szklane domy też jakieś tu mają, niewiele tego jest, ale ten budynek pamiętam, jeszcze budowali za mnie, nie wiem kiedy tam go zbudowali, ale działa. Tu też ktoś coś związany, nawet nie wiem, z tym domkiem. Visual Artist, no to Paola może tam coś. A tu mamy widok na... No, czy nie mamy widoku na nic, bo jest mgła, ale normalnie widzielibyśmy Esję, taką górę, gdzie można sobie wyjść. Jest niedaleko od Reykjaviku, 11 km i sobie można tam wyjść na samą górę. Piękny widok jest znowu w drugą stronę, gdzieś tam nawet mój wpis jest, bo tam była taka tuba i można było się wpisywać, kto kiedy tam był i takie o. A tam jest ta harpa, którą zbudowali kiedyś tam, ja jej nie widziałem. I chyba się tam przejdę i stamtąd pojadę. To jest już 10 w nocy. Nie wygląda co na ten czas, no ale zresztą pogoda nie rozpieszcza. Normalnie delikatnie sobie deszczyk, taka mgiełka można by powiedzieć, papier. No i 8 czy 6 stopni jak na czerwiec. Mogłoby być trochę lepiej. Dobra, pójdziemy na harpę. Łażę po jakichś kamieniach, nie wiadomo. Chwilę się tu... Wszędzie jest trawa. Taka, tu się tak fajnie chodzi, taka trawa miękka jest, bo jest wszystko nawieziona w rulonach i naplantowana. O. Wyszedłem na ulicę i teraz muszę się dostać na drugą stronę, bo... Bo muszę tam dojść. Dzisiaj było w ogóle... Było tutaj dzisiaj Siomana Dagur, czyli dzień rybaka. I były ciekawe rzeczy, ale ja tu nie miałem czasu zbytnio się nigdzie wybrać. I tak na wieczór udało mi się troszkę wyrwać. Dobra, jedziemy do harpy. Tak, coraz bliżej harpy. Tam jest Hattmannskirche. Widać ten najwyższy budynek, oprócz lampy w pierwszym planie. A tam po drodze jeszcze jest taki... taka rzeźba, szkieletor może. Jedni mówią, że to ma imitować może łódź wikingów, a może coś tam, nie wiem, nie pamiętam, podejdę to przeczytam tam może, ale jest taka piździawa, że normalnie, no niestety, człowiek zapomniał, że tak tu do dupy było z pogodą, odzwyczaił się. Jeszcze parę dni temu człowiek przyjechał z plus 30 stopni, to jest dosyć dobra różnica. No i jest to coś. Tam byłem, przeszedłem. Nie wiem, czy jest tu w ogóle jakiś opis tej rzeźby, czy trzeba to sobie na necie znaleźć. Takie dziwadło. Żadnego opisu tutaj chyba nie ma. Trzeba wygooglować. Ewentualnie dam jakiś opis. Coraz bliżej harpy. Harpa coraz bliżej.
zasłonili, bo chciałem pokazać, tylko może nie będzie czasu tam pójść. Busik z firmy, w której ostatnio pracowałem na Islandii, Greyline IS. Aha, pa, coraz bliżej. A co on robi tym busem? Rozwozi ludzi po hotelu, po wycieczkach. Z innego dworca, gdzie tam zabierają i gdzie ta firma teraz ma swoją siedzibę. I tam jest center, hotel. Takie rzeczy też robiłem. Jedzie, rozwozi, bo już teraz jest noc. Byli na jakiejś popołudniowej pewnie wycieczce. Albo dalekiej, na Joku Salon, na lagunie lodowcowej. Bądź popołudniowa Golden Circle, czyli taka atrakcja, która w Islandii, no każdy chyba musi być. Gullfoss Geysir, Þingvellir, takie trzy miejsca, i po drodze tam jeszcze parę drobiazgów, a to wszystko nowość jak dla mnie. Parking podziemny i w ogóle też widzę, coś budują dalej tam, gdzie jest Kolaport, taki flea market, czyli Hlítark, coś tam obok dobudowują. Coś tu się dzieje.